Jeśli myślimy o postmodernizmie w teatrze, natychmiast przychodzi nam na myśl nazwisko Roberta Wilsona. Wishing me like to one more rich in hope. Featured like him with friends present. Jeśli w tradycyjnym spektaklu teatralnym zwykle poszukujemy jednej naczelnej, wspólnej idei, którą tworzą wszystkie środki sceniczne, wszystkie systemy znakowe, które współdziałają, które harmonizują i tworzą tą jedną skupiającą wszystko ideę, którą następnie widzowie odczytują i służy ona do interpretacji tego najważniejszego, głównego przesłania spektaklu, to czegoś takiego z całą pewnością u Roberta Wilsona nie ma. Kolejną taką istotną cechą jego teatru jest dezintegracja, rozproszenie, rozumiane zarówno na poziomie najszerszym tej generalnej strategii widowiska, jak i na poziomie poszczególnych rozwiązań scenicznych. A więc tekst literacki, tu bardzo często współpracował, brał do opracowania teksty Gertrudy Stein czy Heinera Müllera, teksty, które są kolażem zdań nie wiążących się ze sobą, nie tworzących żadnego logicznego przebiegu. Bardzo często są to nie tylko zdania, a wręcz pojedyncze słowa czy sylaby powtarzane wielokrotnie w dowolnym, zdawałoby się, porządku. Jeśli chodzi o aktorstwo, to aktor nie dąży do stworzenia postaci w tradycyjnym sensie, tylko raczej tworzy pewnego rodzaju figurę składającą się z gestów, z pojedynczych poruszeń, z pojedynczych zachowań, które znowu nie tworzą jednej spójnej całości. Warto również przywołać może sposób pracy Wilsona z jego współpracownikami. Tu wśród tych jego współdziałających z nim artystów są rzeczywiście najwięksi i John Cage, i Rauschenberg, no, i Lucinda Childs, choreograf. Oni wszyscy chętnie współdziałali, chętnie pracowali, ale to było coś bardzo szczególnego. Bob Wilson po prostu dawał im do wykonania pewną pracę hasłowo, określając ją na przykład czasem trwania kompozycji muzycznej czy kolorytem pewnego działania scenicznego. Artyści nie wiedzieli o tym, co robią pozostali, i dopiero na scenie u Wilsona te ich dzieła, te ich dokonania spotykały się. On to wszystko miksował, on to wszystko aranżował, on z tego wszystkiego tworzył jedną całość. Przypadek i gra, która jest tym żywiołem scenicznym Wilsona. Gra, a nie celowe działanie w jakimś kierunku. I przy tym fantastyczna i moim zdaniem no, konstytutywna dla tego teatru cecha, że przy takim skupieniu na przypadku, na tej dowolności, na dezintegracji, na rozproszeniu, to są spektakle tak szalenie precyzyjne. Język teatralny Wilsona doskonale współpracował z operą. Wilson zrobił zarówno Parsifala, jak i Lohengrina Wagnera, Czarodziejski Flet Mozarta, Madame Butterfly Pucciniego. To jest bardzo interesujące, że właśnie opera doskonale współgrała z tymi jego strategiami artystycznymi.
W pierwszym okresie swojego życia Wilson miał kłopoty z mówieniem, jąkał się. I moment spotkania ze znakomitą terapeutką Birt Hoffman okazał się bardzo istotny dla jego rozwoju intelektualnego i artystycznego. Birt Hoffman, pracująca nad wadami wymowy na zasadzie harmonizowania ruchu człowieka, z mową, osiągnęła w wypadku Roberta Wilsona znakomity efekt. W tej chwili oczywiście żadnych śladów wady wymowy u niego nie ma. Natomiast fakt, że pracował z Hoffman i uświadomił sobie, przed jakim stanął problemem i co mu pomogło, okazało się to bardzo ważne, bo Wilson zainteresował się pracą ludzkiego mózgu i zainteresował się ludźmi dotkniętymi niedorozwojem, dotkniętymi autyzmem. Ważne jest chyba też to, że bardzo interesowała go twórczość Balanchina i Mercera Cunninghama, a zatem choreografowie okazali się być inspirujący dla niego, bo nie teatr. Bob Wilson mówił, że do bardzo późnych lat swojego życia nie znał teatru, nie chodził do teatru, a więc brak tego doświadczenia, brak spotkania z tym konwencjonalnym teatrem europejskim też bez wątpienia miał znaczenie. Wykształcony był jako architekt, jako plastyk i ta sfera, ta plastyczna część jego twórczości też jest istotna, bo Robert Wilson to również twórca zarówno rzeźb, jak i instalacji i rozmaitych projektów plastycznych, nie tylko twórca teatralny. Miałam ogromnie interesującą okazję przeprowadzić wywiad z Robertem Wilsonem przy okazji projektu Hamlet, którego to Hamleta wystawiał Robert Wilson, pokazywał w Teatrze Narodowym w Warszawie. I wtedy właśnie próbowałam zapytać go o to, gdzie, w którą stronę patrzy jego Hamlet. Przywołałam tutaj naszą polską tradycję, że zawsze interesuje nas to, jaką książkę czyta Hamlet. Bob Wilson powiedział wówczas, że jego spektakle są poza interpretacją. Myślę, że interesujący ten teatr jest w tym wymiarze, w którym inspiruje nas, w którym nam zadaje pytania, w którym my poprzez zderzenie z rzeczywistością tej sceny jesteśmy w stanie sobie sami zadawać pytania i coś w sobie odnaleźć. Dla mnie to jest właśnie to pytanie, czy w czymś tak doskonale zbudowanym, tak perfekcyjnym może nie istnieć żadna tajemnica, może nie istnieć żaden sens. I zawsze pytałam, czy wobec tego może to jest tak, że w tym świecie, który pokazuje Wilson, który chce nam przekazać, ten sens istnieje, tylko że my go nie potrafimy znaleźć. Bez wątpienia istotne jest to, że nie ma tam łatwo znajdowalnej głębi. Że jest to zewnętrze i to jest powierzchnia, która się liczy, którą on ogrywa, która jest ważna i która jest zasadniczą strategią estetyczną, ale tak właśnie jest w postmodernizmie. Tak właśnie jest w postmodernizmie.